Dzisiaj mamy 16 października, Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca i znajdujemy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej i jest pewna akcja. Jaka to akcja? Szanowny Państwo, szanowna Pani redaktor, ta akcja dzisiejsza jest właśnie związana z tą ideą, z tym dniem, bo to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwo, a zwłaszcza społeczność szkolną, na znaczenie przywracania czynności serca. I myśmy, ja jako poseł na Sejm, zwrócili do mnie moi asystenci, pan Kasper Parci, pani Anna Wieciuk, czy ja bym nie propagował taką akcję. A więc z całą przyjemnością to myśmy to ogłosili i to jest taki początek. Studenci ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Zawodowej, czyli aktualna Akademia Bielska w Białej Podlaskiej, przeprowadzili właśnie część teoretyczną i praktyczną. I młodzież szkolna, i nie tylko, jak widać, uczą się, jak to ratować, jak to przywracać czynności serca i jak też używać ewentualnie do tego aparat AED, który drogą wiązki elektryczne pobudza czynności serca. To są takie podstawowe czynności, które muszą być zrobione w nagłych wypadkach, w nagłych przypadkach. To jest idea tej akcji. Wydaje się, że takie zajęcia powinny być obowiązkowe w każdej szkole, chyba w każdym typie szkół tak naprawdę. Od najmłodszego powinniśmy się uczyć takich zajęć. Szanowna Pani redaktor, tak. To na pewno z tego, co mi wiadomo, że w szkołach aktualnie jest taki nowy przedmiot usposobienie obronne. I w ramach tego najprawdopodobniej ta czynność będzie prowadzona. To my wiemy doskonale, to co jest na papierze, to nie jest na papierze, a w realizacji to jest naprawdę daleko, daleko do rzeczywistości. A te pierwsze minuty są najważniejsze? I te pierwsze minuty, te tak zwane te pierwsze 5 minut, złote 8 minut, to są najważniejsze w życiu każdego człowieka w stanach zagrożenia. I mi tutaj jest, a ja tym bardziej jako lekarz, jako aktualny poseł, członek Komisji Zdrowia w Sejmie, uważam, że propagowanie takiej akcji tutaj na miejscu z ludźmi, żeby pokazać im, że nic takiego strasznego. Po prostu trzeba odważyć i trzeba mieć podstawowe umiejętności, żeby drugiemu człowiekowi w razie potrzeby móc pomóc. No właśnie, może przypomnijmy te podstawowe zasady. Ile uciśnięć, ile wdechów? Tak, a więc tutaj jeśli chodzi o, zależy oczywiście, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, a więc 30 uciśnięć i 2 oddechy. Oczywiście są pewne zasady. Najpierw musimy upewnić, czy ten pacjent żyje, czy nie żyje, czy mamy z nim kontakt, czy nie. I druga, najważniejsza, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności odróżnia się drogi oddechowe. I bo czasami są różne rzeczy, znajdują się w górnych drogach oddechowych, a więc osoba ratująca powinna to wyciszyć i dopiero przystąpić do udzielenia czynności resuscytacyjnej. Te czynności resuscytacyjne do momentu, kiedy uzyskamy jakąś reakcję ze strony pacjenta. Jeżeli w dokonaniu tych czynności, o których my mówiliśmy wcześniej, nie ma reakcji, jest w pobliżu aparat AED, to wtedy ewentualnie stosujemy i pobudzamy czynności serca. U dziecka to jest zupełnie inaczej, to jest mniejsze tych ucisków. Oczywiście nie dwoma rękami, tylko jedną rękę, a jeżeli jest noworodek, to albo kciukiem, albo ewentualnie dwoma palcami. I to chcemy dzisiaj tej młodzieży pokazać, żeby też przybliżyć ich do tego, do tej sytuacji, że gdyby się stało, nie bać się. Nie bać się, bo na pewno jak nie pomożesz, to na pewno nie zaszkodzisz. Ja ostatnio nawet czytałam wywiad z doktorem, historię pana doktora, sprzed 20 chyba kilku lat, że 45 minut pan prowadził akcję i udało się uratować noworodka. Tak, to jest niezapomniana historia, którą pamiętam. I to jest, teraz mi Benny pyta o to, to od razu widzę sytuację, widzę otoczenie, pamiętam doskonale każdy ruch i każdą czynność, która została wykonana, łącznie z głosem z boku
doktorze, dać mu spokój, bo już plamy obadowe. A więc ja mówię, nie dam spokój, bo czuję, że dam radę. I daliśmy radę. I ten chłopak aktualny, tak chcę chwalić teraz, że ma na drugi rodzice chcieli go, dali mu na drugie imię, moje imię. Pracuje, funkcjonuje, cieszę się bardzo z tego powodu. Czyli jak widać warto. Nie wolno przekreślić żadnego człowieka raz i każdy człowiek ma szansę. I tą szansę trzeba umiejętnie wykorzystać i dać mu tą szansę, bo być może czasami to jest jedyna szansa, która przywraca mu dalsze życie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie panu doktorowi, posłowi Miguelowi Krajnerowi, panu dyrektorowi, panu dyrektorowi i całej społeczności szkolnej. Świetnie widzieć Was, uczniów, zainteresowanych udzielaniem pierwszej pomocy. Pewnie dużo zdążyliście powiedzieć dzisiaj o wartości pierwszej pomocy. To są te chwile, od których często zależy czyjeś życie, a zawsze późniejszy stan zdrowia w przypadku przeżycia tych kryzysowych sytuacji. I róbcie piękną rzecz. Państwa jako organizatorzy, a Wy jako wdzięczni zainteresowani słuchacze. Znajdujemy się w Bialskim Liceum Józefa Ignacego Kraszewskiego. No i dzisiaj trwają bardzo ważne zajęcia. A ja mam tę osobistą frajdę, że jestem tu w dwóch rolach. Jako absolwent swojego liceum i jako ratownik WOPR. A za przygotowanie tej inicjatywy bardzo chciałem podziękować panu doktorowi, posłowi Riadowi Hajdarowi, goszczącym nas państwu dyrektorom pierwszego liceum ogólnokształcącego i młodzieży, która bierze udział dzisiaj w tych zajęciach, oraz tym głównym prowadzącym, ratownikom medycznym i studentom, którzy za pewien czas ten zawód będą wykonywali. Pierwsza pomoc jest zjawiskowo ważną umiejętnością. Każdemu z nas może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy świadkami wydarzenia z osobami poszkodowanymi, którym tej pomocy trzeba udzielić. I takie bazowe, elementarne reguły postępowania w tej sprawie, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, jak wezwanie pomocy, umiejętność oceny zagrożenia i przekazania tych informacji służbom, które wzywamy do udzielenia fachowej pomocy, powinny być wiedzą powszechną. Każda z takich inicjatyw jak dzisiejsza przyczynia się do tego, żeby było coraz bezpieczniej. Zwracając się dziś do młodzieży, miałem okazję podzielić się kilkoma własnymi doświadczeniami ze swoich szkoleń, a później pracy w charakterze ratownika WOPR.